małych i średnich klubów sportowych, bo właśnie w takich miejscach rozpoczyna się przygoda ze sportem wielu przyszłych gwiazd. A to są środowiska sportowe, to są miejsca, które niejednokrotnie borykają się z problemami finansowymi, z budżetami na poziomie kilku, kilkunastu tysięcy złotych. I uruchamiając w zeszłym roku program Klub, w zeszłym roku skorzystało z tego programu 2142 kluby sportowe. Właśnie wyszliśmy z takiego założenia, że takie środowiska trzeba wspierać. Ogromne zainteresowanie, niesamowity pozytywny oddźwięk tego przedsięwzięcia. Mówimy o nim tam trochę, że to jest taki nasze sportowe 500+. Generalnie chcemy właśnie przekazywać środki na wynagrodzenia trenerów, na możliwość opłacenia zgrupowania sportowego i na zakup sprzętu sportowego, czyli trzy proste zadania. Nie ma możliwości wydatkowania tych środków na jakiekolwiek koszta pośrednie, kwestie administracyjne, więc jesteśmy przekonani, że te środki w danym klubie są wykorzystywane efektywnie, bo na cele związane ze sportem i taki grant w wysokości 10 tysięcy złotych dla klubu jednosekcyjnego czy 15 tysięcy złotych dla klubu wielosekcyjnego to jest właśnie niejednokrotnie możliwość złapania takiego sportowego drugiego oddechu, tak? Czyli właśnie dofinansowania zgrupowania sportowego, docenienia pracy trenera, bo w takich miejscach pracują pasjonaci sportu. To oni niejednokrotnie pracują albo non-profit, albo za naprawdę niewielkie środki finansowe, więc też ich trzeba doceniać, stwarzać im możliwość właśnie dodatkowych pieniędzy, doceniać ich pracę z młodzieżą. I jestem absolutnie przekonany, że to jest niezwykle wartościowy projekt. W tym roku zwiększamy budżet. Na start uruchamiamy 30 milionów złotych, tym samym będziemy mogli pomóc około 3 tysiącom.